Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Gromadzimy się na tym kolejnym etapie naszej pielgrzymki do nieba, którą jest życie. W ubiegłym tygodniu szła pielgrzymka piesza do Merwin, Indiana. Zatrzymała się po pierwszym dniu w Master, Indiana na odpoczynek. Tam była sprawowana Eucharystia. I właśnie z tej Eucharystii pielgrzymi zaczerpnęli siłę i moc do dalszej wędrówki, do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. I my dzisiaj gromadzimy się wspólnie ze wspólnotą parafii świętej Rozalii po raz drugi na tych dożynkach. Dlatego na ręce księdza Marcina składamy serdeczne podziękowanie za tak życzliwe przyjęcie. To podziękowanie kierujemy do księdza proboszcza Tadeusza i do całej wspólnoty parafii świętej Rozalii. Dziękujemy wam z całego serca za waszą gościnność i za wspólną modlitwę. Dożynki oznaczają dziękczynienie. Dlatego dzisiaj za Maryją chcemy wyśpiewać radosny magnifikat. Chcemy dziękować Bogu za wszystkie dary od Niego otrzymane. Za dar życia, za dar ojczyzny, za dar rodziny, za dar pokoju, miłości. Chcemy tą wiarą, nadzieją i miłością dzielić się jak chlebem dzisiaj na tych dożynkach. Chcemy dziękować Bogu za wszystkie otrzymane łaski i prosić Go o siłę i moc na nasze dalsze wspólne pielgrzymowanie do niebios bram. Abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu. Serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie.
Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz. Abyśmy wśród zmienności świata tam znieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Pierwsze czytanie. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek, Rosz, Tabul i Jawan. Do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy, ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. Ze wszystkich narodów przyprowadzą w ofierze dla Pana wszystkich waszych braci na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jerozolimie, mówi Pan. Podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana, z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów, mówi Pan. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, zapomnieliście upomnieniu, które się do was zwraca, jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo tego Pan miłuje, kogo karze. Chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie też w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste śladami waszymi, aby kto chronny nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Oto Słowo Boże. Z wami.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Za czasów Chrystusa każde miasto miało tę dużą bramę, przez którą w ciągu dnia wchodzili mieszkańcy, ci odwiedzający i wjeżdżało wojsko. Na noc brama była zamknięta. Jeżeli ktoś nocą chciał wejść do miasta, musiał wejść przez taką małą bramę, takie ciasne drzwi. Te drzwi były wąskie i niskie. Także każdy, kto wchodził, musiał być pochylony. Musiał wejść osobno, nie posiadać żadnych przedmiotów, żadnej broni. Wtedy strażnicy zaraz przy drzwiach sprawdzali, czy go znają, a jeżeli by go nie znali, to mogliby go szybko obezwładnić, bo był w pozycji pochylonej. Do takich właśnie drzwi nawiązuje Chrystus w dzisiejszej Ewangelii i wzywa nas wszystkich, żebyśmy wchodzili do Królestwa Bożego przez te ciasne drzwi. Co Chrystus rozumie przez ciasne drzwi? To są drzwi rzetelnej, uczciwej, dla Boga wykonywanej pracy. To są wasze drzwi, rodacy. Przez te drzwi wchodzicie do nieba wy, pracując ciężko i to nie tylko dla siebie. Potrudzicie się dla naszej kochanej ojczyzny, dla Kościoła w Polsce, poprzez wasz udział w różnych klubach i fundacjach. Wspieracie swoją małą ojczyznę, z której pochodzicie. Dlatego dzisiaj dziękuję wam za to i obiecuję, że będziemy my, kapłani, wspierać was nadal naszą modlitwą, żebyście zawsze wybierali właśnie tę ciasną drogę, tę ciasną bramę, te drzwi rzetelnej, uczciwej dla Boga pracy, z której jesteśmy znani. Te ciasne drzwi to drzwi wierności Bogu, krzyżowi i Ewangelii i ojczyźnie. To jest ta brama, przez którą wchodzi do nieba Polonia na całym świecie, a zwłaszcza Polonia w Chicago. Zawsze wierna Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Te ciasne drzwi, o których mówi Chrystus, to są drzwi wierności swojemu powołaniu. Czy to jest powołanie kapłańskie, czy zakonne, czy powołanie do życia rodzinnego, czy małżeńskiego. Te ciasne drzwi to drzwi pokory, miłosierdzia i wiary w Boże miłosierdzie. W jednym z kościołów, który został wybrany na kościół jubileuszowy w czasie roku miłosierdzia, były te drzwi jubileuszowe, przez które wchodzili wierni. I w tych drzwiach na progu usiadła kobieta i siedziała tam godzinami,
Wierni zgłosili księdzu proboszczowi, więc on przyszedł i zapytał, jak się pani czuje. Bo mówią, że pani tu już siedzi dłuższy czas. On mówi, tak, ja tu siedzę i czekam na miłosierdzie Boże. I nie ruszę się stąd. Aż doznam miłosierdzia Bożego. Aż Bóg wysłucha mojej prośby i da mi łaskę, o którą proszę. I za jakiś czas kobiety już tam nie było. Bo niezmierzone jest miłosierdzie Boże, więc na pewno otrzymała łaskę i odeszła z radością do swojego domu, do swojej rodziny. Te drzwi ciasne to drzwi cierpienia, doświadczenia przyjmowanego, tak jak Chrystus, z miłością. To drzwi ciągłego przebaczenia i pokoju. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa: ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Żyjecie, kochani bracia i siostry, nie tylko dla siebie. Żyjecie na Bożą chwałę. Nie upadaj na duchu, gdy Pan cię doświadcza. Wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. My, kapłani, obiecujemy dzisiaj, że każdego dnia będziemy wspierać te wasze opadłe ręce i osłabłe kolana. I tak dawno odprawiałem mszę świętą na pikniku Fundacji Strzelce Wielkie. Przed ołtarz podjechał wózek inwalidzki, a na nim Janusz Radkowski, który nie ma jednej nogi, nie widzi na jedno oko, a na drugie widzi 40%, ma przeszczepioną nerkę i na wózku wyruszył w maraton od Pacyfiku do Atlantyku. To nie jest jego pierwszy maraton. Przebył na przykład trasę z Wadowic do Rzymu i całą tę swoją pielgrzymkę na wózku inwalidzkim ofiaruje za dzieci niepełnosprawne, dzieci chore. Jakiekolwiek otrzyma ofiary czy donacje, przeznacza właśnie na ten cel. Jaki wspaniały przykład człowieka, który doświadczony przez życie nie załamuje się, ale myśli o innych i pomaga innym. Wybiera tę ciasną drogę i ciasną bramę, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Nie ja po raz pierwszy dzisiaj porównam naszą pielgrzymkę i drogę do nieba, do olimpiady i zawodów sportowych, bo zrobił to przede mną święty Paweł, który napisał: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, a na koniec Pan odłożył dla mnie wieniec sprawiedliwości. Bo nieraz słyszymy, jak ludzie mówią: proszę księdza, tu na świecie nie ma sprawiedliwości. I podają mi przykłady wielkiej niesprawiedliwości, która ich spotkała. A ja płaczę razem z nimi i modlę się, żeby nastąpiła sprawiedliwość. Nie wiem, czy doczekamy jej tutaj na ziemi, ale doczekamy jej w niebie, bo święty Paweł mówi, że tam otrzymamy koronę sprawiedliwości. Jeżeli już porównywać naszą pielgrzymkę i drogę do nieba z olimpiadą, to takie trzy obrazki. Pierwszy to kiedy wraz z Przemkiem Diakonem i moją bratanicą Asią i jej koleżanką Itą oglądaliśmy fragmenty olimpiady i kiedy zaczęliśmy oglądać, widzimy bieg na 800 metrów. Widzimy, że biegnie Polka. I nie dziwiliśmy się, że biegnie na ostatnim miejscu. Ale nagle, kiedy wyszli na prostą, nie mogliśmy uwierzyć. To był bieg półfinałowy. Szkoda, że to nie był bieg finałowy. Ona zaczęła wyprzedzać wszystkich i w mgnieniu oka znalazła się na pierwszym miejscu. Mieliśmy łzy w oczach, byliśmy bardzo dumni, a ja przypomniałem sobie słowa z dzisiejszej Ewangelii, że ostatni będą pierwszymi. Zanim ukończyła bieg, wszyscy już na pewno umieścili ją na ostatnim miejscu. A drugi taki obrazek z olimpiady to zbiegło na 5000 metrów. W pewnym momencie zawodniczka Stanów Zjednoczonych Abbey di Agostino potknęła się i upadła. Upadając, zagodziła drogę zawodniczce z Nowej Zelandii, Nikki Hamlin, która się potknęła i zwichnęła kostkę. Ale zamiast składać protest do Komitetu Olimpijskiego, ona się zatrzymała, podała rękę i podźwignęła tę Amerykankę z ziemi. I wspólnie razem zeszły z trasy biegu. A jak tak sobie myślałem, szkoda, że nie mam medali. Bo bym podszedł i wręczyłbym
właśnie tej zawodniczce z Nowej Zelandii medal za to, że podała rękę swojej koleżance z trasy, którą prawdopodobnie nie znała. W naszym życiu musi być tak samo, kochani bracia i siostry. Idziemy wspólnie pielgrzymką do nieba i niektórzy się potykają. Może się nam to przytrafić również. Dlatego nie zapomnijmy się rozglądać i upewnić, że ten koło nas też idzie drogą do nieba. Jeżeli trzeba mu podać rękę, to trzeba do niego wyciągnąć pomocną dłoń. Żeby nie było tak, jak jeden człowiek wszedł do nieba i myślał, że Pan Bóg się ucieszy, on popatrzył na niego i mówi tak, to przyszedłeś sam? Nikogo nie przyprowadziłeś ze sobą? I było Bogu przykro. Żeby nie było tak, jak w tej rodzinie, kiedy żona w każdą niedzielę zbiera się do kościoła i mówi do męża, no idziemy na mszę. A on mówi, idź za mnie. Idź za mnie i pomódl się za mnie. I tak było w każdą niedzielę. Pewnej nocy miał sen. Przyśniło mu się, że razem z żoną stoją w kolejce do nieba i kiedy podeszli do świętego Piotra, święty Piotr poprosił żonę, żeby weszła do nieba. A kiedy on chciał wejść, usłyszał, ona weszła za ciebie. W następną niedzielę żona jeszcze śpi, a mąż ją budzi, mówi, idziemy do kościoła. I trzeci obrazek z olimpiady, który nas zaskoczył, kiedy oglądaliśmy początek biegu, to było to, że był false start. Wiecie, na czym to polega, że ktoś wystartował przed strzałem. Dawniej pamiętam, że powtarzali start. Tym razem, jeżeli ktoś zrobi false start, jest zdyskwalifikowany. I patrzyliśmy na tego zawodnika, który był brązowym medalistą z innych mistrzostw, jak usiadł na bieżni i płakał jak dziecko. A nam było przykro, że nie dostał tej drugiej szansy. I tak sobie pomyślałem, że w tej naszej drodze do nieba jest bardzo ważny finisz. I niektórzy liczą tylko na ten finisz, ale ja uważam, że jest bardzo ważny start w każdym biegu. I myślę, że dzisiaj wszyscy powinniśmy podziękować naszym rodzinom, naszej ojczyźnie, tak bieżącej, że mieliśmy dobry start. Te tradycje, które pielęgnujemy, chociażby te dożynki, im zawdzięczamy. A inni im zazdroszczą. I uczą się od nas. Dlatego dzisiaj módlmy się, żebyśmy mieli tak wspaniały finisz w drodze do nieba, jak wspaniały otrzymaliśmy start od naszych rodzin, od naszej ojczyzny, od naszej rodzinnej parafii. Amen. Powstańmy, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowanym również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie. Przystąpmy w pokorze do naszego Pana i módlmy się wspólnie. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje od wszelkiej udręki. Niech więc ta nasza modlitwa będzie wołaniem o pomoc, której oczekujemy od Boga. Prośmy o pomoc dla papieża Franciszka w wypełnianiu jego misji głoszenia Ewangelii. Ciebie prosimy. Prośmy o pomoc dla wszystkich ochrzczonych, aby nigdy nie odeszli od Chrystusa. Ciebie prosimy. Prośmy o pomoc dla wątpiących w prawdy objawione, aby poznali, że tylko w Chrystusie jest odpowiedź na wszystkie ludzkie problemy. Ciebie prosimy. Prośmy o pomoc dla pracujących na roli, aby żywe było w nich życie eucharystyczne. Ciebie prosimy. Prośmy o pomoc dla dzieci i młodzieży przed nowym rokiem szkolnym i katechetycznym, aby przyszli do Pana, bo tylko On ma słowa życia wiecznego. Ciebie prosimy. Prosimy o Boże błogosławieństwo za zarząd i członków Związku Klubów Polskich i wszystkie kluby. Ciebie prosimy. Prosimy o pomoc dla zmarłych członków Związku Klubów Polskich, aby Pan przyjął ich do grona zbawionych. Ciebie prosimy. Prosimy o pomoc dla nas samych, abyśmy zawsze byli wierni Chrystusowi, a opieka Boża chroniła nas od zwątpienia. Ciebie prosimy. Panie sędziu sprawiedliwy, ale i Ojcze miłosierny, miej litość nad naszą nędzą, oświeć nasze umysły i umocnij wolę, abyśmy pojąwszy naukę Twego Syna, postępowali według Jego Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i przemień je w krew swojego Syna. Jak woda łączy się z winem, tak połącz nas na wieki z Jezusem Chrystusem. Przynosimy chleb, dar Boży i owoc pracy rąk ludzkich. Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi chleb. Ten chleb powstał z dojrzałych łanów zbóż, które wzrastały pod okiem troskliwego rolnika. Dziękujemy Ci, Panie, za coroczny cud chleba, za chleb eucharystyczny, symbol prawdziwej wiary i uzdrawiania, za znak Twojej wielkiej miłości do człowieka, symbol jedności i nieśmiertelności. Przynosimy też sól, która posiada własności oczyszczania. Jest ona symbolem służącym do podkreślania smaku potraw i chroni przed zepsuciem. Przynosimy owoce sadu i ziemi jako symbole codziennego trudu naszych rąk. Jako znak Twojej dobroci zechciej je przyjąć i pomnożyć te owoce dobroci w naszych sercach. Dziękujemy Ci, Wszechmogący Boże, że nas hojnie obdarowujesz. Przynosimy kwiaty i zioła jako symbol wdzięczności dla Stwórcy za dar życia, za miłość i piękno otaczającego nas świata. Przynosimy je do upiększenia ołtarza, składając Matce Bożej Królowej Świata u stóp ołtarza wdzięczni za wiarę, opiekę i ducha narodu. Przynosimy również wieńce dożynkowe. Przynosimy je do ołtarza jako symbol zakończonych zbiorów, z wdzięcznością za Twoją hojność i miłość do człowieka. Dziękujemy Ci, Boże, za dar chleba powszedni. Nie ma.
Módlmy się, aby naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę sam Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi daru wierności i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość swą młodością, przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, a przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją,
ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Rozalią, ze świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowu, ośmielamy się mówić. Wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Oh!
Miłosierny Boże, przywróć na pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa Pana naszego. Teraz poświęcę te dożynkowe wieńce, dziękując Bogu za obfite plony, rolników, dziękując za ich ciężką pracę, prosząc o wszystkie potrzebne łaski dla nich. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboże, na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbioru. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, tędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi, wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosący pełne naręcza dobrych czynów, przedstawia Tobie Najświętsza Dziewica w niebo wzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie. Szczególnie chciałem podziękować tak pięknej oprawie przyświętej naszym kochanym księżom. Kochani moi drodzy, Bóg Wam zapłać. Niech Pan Bóg Was ma w swojej opiece. W imieniu całego zarządu Związku Klubów Polskich, jako prezes, otwieram tegoroczne dożynki. 2016 rok. Pod hasłem 1050 lat Chrztu Polski. Kochani moi drodzy, witam Was wszystkich. Dziękuję Wam bardzo za to, że popieracie nas, że jesteście razem z nami. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że tak piękne dożynki dzisiaj mamy. Każdemu jednemu nie będę dziękował z osobna, bo bym mógł ominąć, ale wszystkim tym, którzy wczoraj w tym deszczu razem żeśmy się zmagali i przygotowywali i przygotowaliśmy to dla Państwa, bo jesteśmy Polonią, jesteśmy jedną Polonią i powinniśmy razem, wspólnie być tu razem. Kochani moi drodzy, Związek Klubów Polskich, tak jak widzicie, robimy dla Was wszystko Państwo. Tak jak Konstytucja 3 maja, parada piękna, tak dzisiaj te dożynki piękne, tak piękna Wigilia, tak piękne opłatek oczywiście, tak piękna Wielkanoc i wszystkie uroczystości, które są związane z pomnikiem katyńskim. Dziękuję bardzo Komitetowi Opieki nad Pomnikiem Katyńskim, szczególnie przewodniczącemu Robertowi, za tak piękną, wspaniałą pracę przy pomniku. Usłyszycie później zaproszenie Państwo, kochani, bo mamy jeszcze przed Wami na miesiąc wrzesień niespodziankę. Może coś żeście słyszeli, ale później Pan Przewodniczący Wam to wszystko przekaże. Szczególnie Pani Alino, na ręce Pani chciałam serdecznie podziękować za tak piękną oprawę dożynkową. Bo kochani, widzicie, dziś dziękujemy tym, którzy ciężko pracowali na te zboże, żebyśmy mieli z czego żyć, na ten chlebuś kochany. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i proszę, oddaję mikrofon Pani Alinie. Panie Prezesie, dziękuję. Nie potrzeba mi dziękować, ponieważ jestem córką chłopa. Z lubelskiej wsi pochodzę. Jak przyjechałam do Ameryki, mówiłam to głośno, to niektórzy mówili, niech Pani tylko nie mówi, że jest Pani ze wsi. Trzeba mówić, że jest się z Warszawy. A, proszę Państwa, witamy pięknie wszystkich Państwa, którzyście tu dzisiaj przyszli. Po pięknym naszym programie patriotycznym Bóg, honor i ojczyzna, to chcieliśmy Państwu pokazać w naszym programie. I jak zawsze, od 20 lat
Związek Klubów Polskich zaczyna wiecem przed dożynkami, czyli częścią patriotyczną. Dzisiaj usłyszeliście Państwo, że Polska jest ojczyzną chleba. Tak powiedział świętej pamięci kardynał Wyszyński, papież stulecia. Dzisiejszych dożynkowych, najważniejsze dożynkowe dwie osoby, które będą pełniły funkcję, to jest pani Władysława Nowosad i pan Stanisław Białas. Prosimy pana starostę o odbiór wiechy. I uroczyście przekazuję wiechę panu naszemu dzisiaj właśnie gospodarzowi. Starosta Dożynek i pani starościna Dożynek. Chciałem jeszcze może przy mikrofonie podziękować wszystkim sponsorom, którzy po prostu pomagacie nam, jesteście z nami. Serdeczne wam dzięki, a wam wszystkim życzę przyjemnej zabawy dzisiejszego wieczoru, bardzo długiego do 10 wieczór. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, spotykając się dziś, celebrujemy w polskiej tradycji piękny, błogosławiony czas zbioru tegorocznych plonów. To czas, gdzie objawia się miłość Boga do ludzi. Ten chleb, co łączy złote ziarna, jest naszym pokarmem dnia powszedniego. Ogromna to wartość, którą czasem nie doceniamy w odpowiedni sposób, marnując to, co milionom ludzi na świecie brakuje, aby przeżyć. Czasami zbiorów to nie tylko czas świętowania, ale przede wszystkim czas dziękczynienia Bogu za dary ziemi i rolnikom za trud wykonanie tej mozolnej, śliwnej pracy, a jakże dziś niedocenianej. Tak mało mówi się o ciężkiej pracy rolnika, a to właśnie polski rolnik dba o skarb polskiej ziemi, bo jak kiedyś powiedział Wincenty Witos, tyle wolności, ile własności. Tyle wolności, ile ziemi w polskich rękach. Przynosimy dziś wieńce dożynkowe, które symbolizują hojność dobrego Boga, który obfitym plonem daje pożywienie i wynagradza żniwny wysiłek. A my, dzieląc się tym chlebem z bliźnim, wspomniamy jedną z największych oznak miłości i prosimy Boga, aby nikomu nigdy tego chleba nie zabrakło. Staropolskim pozdrowieniem, szczęść Boże. Bóg zapłać. Ja chciałam serdecznie, gorąco przywitać honorowych gości, cudownych gości, którzy przyszli do nas na dzisiejszą uroczystość dożynkową. Przede wszystkim bardzo ciepło i gorąco pana konsula Jerzy Zimny. Bardzo serdecznie witamy, prosimy do nas pana konsula. Witamy również serdecznie i gorąco pana Bogdana Strumińskiego, wiceprezesa na stanie Illinois Kongresu Polonii Amerykańskiej. Witamy pięknie wszystkich tych, którzy przyszli, jeszcze nie wiemy nazwisk. To ja myślę, że pani Maria Boduch, która jest gospodynią dzisiejszych dożynek, pospisuje i potem państwa powitamy. Nie gniewajcie się państwo, to nie ze złośliwości, tylko z niewiedzy, że nie wiemy. Później przywitamy. Panie konsulu, bardzo prosimy o słowo. Tak długo czekaliśmy na pana. Witam serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości i w imieniu konsula generalnego pana Piotra Janickiego chcę przesłać najserdeczniejsze pozdrowienia i gratulacje dla całego związku i wszystkich dzisiaj biorących udział w tej wspaniałej uroczystości. Ja ze swojej strony chciałem się z państwem podzielić taką refleksją, która w trakcie zarówno programu patriotycznego, jak i mszy świętej nasunęła mi się, że otóż znakomicie państwo, mówię tutaj o zarządzie, dobraliście zbieg okoliczności. To znaczy z jednej strony dożynki, a z drugiej przywołanie 1050 rocznicy chrztu Polski. Bo czymże jest każdy jubileusz, jak nie dożynkamy? Jest czas zasiewu, jest czas pracy i pielęgnacji wzrostu, czas zbioru i czas radości i wdzięczności. To są właśnie dożynki, ten czas radości i wdzięczności za ofiarowany przez Boga nam plon. Nie byłoby tego plonu oczywiście, gdyby nie było pracy w trakcie. Tak jak nie byłoby dzisiejszej Polski, gdyby
nie te 1050 lat temu decyzja Mieszka I o przyjęciu chrztu przez Polskę. To nie tak było, że od razu wszyscy byliśmy chrześcijanami. Najpierw była ta drobna, skromna, liczebnie drużyna mieszkowska i potem przez lata, a nawet wieki, cały nasz naród skupiał się wokół idei chrześcijańskiej i wyrósł na ten wspaniały, który dzisiaj cieszy się radością wydania wielkiego Jana Pawła II i innych wspaniałych, błogosławionych i świętych. I ta refleksja wydaje się, tak jak powiedziałem, zbieżną, to znaczy dożynki i te dożynki coroczne. My zbieramy plon dzisiaj z sukcesu Polski, która wówczas weszła w krąg cywilizacji zachodniej. Szczycimy się dzisiaj i ci, którzy często do Polski przyjeżdżają, widzą, jak ona wspaniale się rozwija, a jak będzie się jeszcze wspanialej rozwijać. Starajmy się zatem wspierać tych, którzy u władzy są, aby wzrost Polski, jej właściwe miejsce w świecie, w Europie, było nadal nas cieszącym, a żeby nam tylko przysparzało dumy, radości i wdzięczni bądźmy Bogu za to, co On zsyła. Nawet jeżeli, tak jak jest powiedziane, opadają ręce i niekiedy kolana bolą, to starajmy się o wzrost, o usztywnienie tych rąk, o skierowanie ich do pracy i jednocześnie do przytulania bliskich, bo to, co jest cenne, to miłość wśród najbliższych, a jednocześnie rozlewająca się na innych. Życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I dziękuję uprzejmie za łaskawość zaproszenia mnie tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie panu konsulowi. Zapraszamy na dożynki. Na dożynkach będą niespodzianki. Przedstawiciela Polsko-Słowiańsko-Unii Kredytowej w osobie pani Kasi Tatarkiewicz. Unię Kredytową w ogóle zapraszamy na całe dożynki. Będą wyróżnienia, podziękowania. Tak jak zawsze, że są staropolskie dożynki, to jest dziękowanie chłopu za jego pracę, ziemi, że urodziła, a Bogu, że nas tak obficie łaskami swoimi obdziela. Panie prezesie, to już chyba wszystkośmy powiedzieli, tak? I jeszcze honorowego prezesa mam przywitać, więc witam pięknie pana Edwarda Mikę. Witamy pięknie. Kogo nie przywitaliśmy? Media. Przede wszystkim media witamy. Pięknie dziękujemy za ogłaszanie naszych dożynek. Nie zawsze zgodnie z prawdą, ale mam nadzieję, że poprawią się, będą mówić tak jak jest prawda. I zapraszamy ślicznie na nasze imprezy, prawda panie prezesie? Tak. Ponieważ Związek Klubów Polskich jest jedyną organizacją na terenie Polonii, która pielęgnuje polskie dziedzictwo, polską tradycję, tą taką prawdziwą, czystą, niczym nieskalaną. Ja nie mówię o zespołach pieśni tańca, to jest zupełnie inna sztuka. Zapraszamy pięknie Państwa na dożynki. Za chwileczkę będą dożynki staropolskie. Tak, zaraz, za chwileczkę będzie błogosławieństwo, ale jeszcze, tak jak Państwu powiedziałem, chcę naprawdę wyrazić wszystkim, żebym nikogo nie ominął, którzy po prostu swój czas wczoraj i dzisiaj przyczynili się do zorganizowania tych dożynek. Ja przez Was bym nie był, Pani Mario i wszyscy, którzy wczoraj żeśmy tu ciężko pracowali dzisiaj. Dziękuję wszystkim klubom i Wam całą Polonię i zapraszam do miłej zabawy, a szczególnie mediom, tak jak Pani podkreśliła. Bądźcie z nami. A przyśpiewki będą po mszy świętej. Pan prezes powiedział, bądźcie z nami, a za ja chwilę powiem Pan z Wami. I tymi słowami obejmę Was błogosławieństwem. Pragnę błogosławić Wam wszystkim. Tym błogosławieństwem pragnę ogarnąć naszą kochaną i czystą ziemię. Wszystkie te plony wszystkich naszych kochanych rolników z naszych rodzin, bo wielu z nas pochodzi z tych rodzin, a w wioskach rodzin rolniczych. Pragnę tym błogosławieństwem objąć całą naszą ojczyznę, całą Polonię i Was wszystkich. Wszystkie kluby, wszystkie fundacje, wszystkie organizacje polonijne, polskie szkoły i Was i Wasze rodziny. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.